Cześć, witajcie, jestem Szkodacz w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity na naszym kanale. Kontynuujmy teraz przygodę. I co, ostatnio niestety musieliśmy zabić Belika, naszego kumpla, to trochę słabo, co nie? I oczywiście znowu Abstergo nas przeszukuje, więc uciekliśmy przez kolejną gdzieś wyrwę i jesteśmy znowu w podziemiach. Nawet więc ładna nazwa misji, most serwerowy, to jest jakby takie przejście między serwerami. Jesteśmy tak w sumie poza programem, ale o, jakbyśmy wyszli. Tak, załóżmy tak to powiedzieć, wyszliśmy z symulacji, jesteśmy w sumie w symulacji, ale jakby gdzieś tak obok. Ona dalej trwa, a my sobie obserwujemy gdzieś z boku. Co nie? Na przykład takie nieużyte asety gdzieś w telefonie biegamy, to tak można to określić. I co, misja most serwerowych oporu, poziom chłonności, pierwszy poziom, fajny jest opis. A z tego znów jest na twoim topie, na bezpieczeństwo wdrap się na wieżę Eiffla. Z której strony wdrapanie się na wieżę Eiffla jest dobrym pomysłem, bezpiecznym? This time the portal is above you, a few hundred meters. Dla bezpieczeństwa wdrap się na wieżę Eiffla. Serio, podczas II wojny światowej trafiliśmy. 44. To i tak końcówka. Czekam na jakiegoś asasyna, który się będzie działo w tych czasach. Ja zakładam, że w to światło nie mogę wejść, bo zginę. Więc nawet nie będę sprawdzał. Okay, as before, you can't linger. Unfinished memories are way too dangerous. You need to find a way out. I'll guide you as best I can. Dziwne, że nasi piękni Niemcy, nie będę mówił ich typowej nazwy. No mówiłem, że unikaj trafienia ze snajperów, coś takiego pewnie będzie. Ej, mówiłem to. Wracając. Dziwi mnie, że nasi piękni Niemcy, bo nie powiem nazwy tej trzeciej grupy, co nie? Bo raczej YouTube się na to obrazi, bo to jest taki temat tabu na YouTubie. Co nie? Dziwi mnie, czemu oni jakby nie zniszczyli wieży Eiffla w sumie. Czemu strzelają? No tak, bo dobra, są walki, zapomniałem. O nie. Jak dobrze, że jestem żołnierzami, nie muszę walczyć. Oni mnie w sumie nie widzą do końca. By oni tu są w symulacji, w sumie symulacja to ich wyświetla, pozwala na ich istnienie, ale jednocześnie w sumie ich nie ma. Ale serio, fajnie by było w tych czasach zobaczyć jakiegoś asesyna, ale mi się zdaje, że raczej by to nie przeszło po prostu z powodu... Znaczy by to po prostu nie przeszło. Tak mi się zdaje, że to po prostu by nie przeszło. Fajnie, kopię jeszcze prądem. Fajna na razie sekwencja. Bardzo mi się podoba po prostu ten klimat. No dajesz, Arno, wyżej. Ja czasem trzeba tak maszować mu ten przycisk X, żeby w ogóle zareagował, że ma jakąś akcję robić. Bawimy się w niszczenie samolotu, co? No, już jest do dupy stanie. Ha! Tak się to robi, a nie. Nic mi nie będzie przeszkadzać w wchodzeniu na wieżę Eiffla. Tak nie można.
Jest blokada. Tu też. Już myślałem, że zaskoczysz po prostu Arno. Czy tu jest wjazd ślizgiem? No nie. O Boże, czy ja serio mam wejść na zaparkowany obok? Serio. Stero... Po sterowcu mam łazić. Your way out. Hurry. Ja bym się bał, a i tak oficjalnie po sterowcu. Jeszcze to wiecie, to jest guma, czy to się może odgiąć w każdą chwilę, w każdym momencie. Chociaż nie wiem, w sumie to jest chyba twarz, to się tak nie powinno, ale wiecie, tak za kołożenia. No dobrze, że jest winda. Serio teraz będą mi tu napierdalać pioruny? Bo jak śmiesznie, wyżaj w ognęli tymi. Metalową linę przeciął z drewnianą strzałką, logiczne. No spoko. No znowu ty! Szybko mi kaple schodził. Tak nie mogę strzelać w tym momencie. Daję, czy jeszcze chwila. No. Bo ciekawe, czy tak było, bo nie, w sumie nie czytałem nigdy tak za bardzo, ani tak nie doinformowałem się. Podczas wojny sceny na Wyżajwa były jakieś działa i po prostu strzelali. Ja dobrze pamiętam jedynie tyle, że Francuzi, jak to Francuzi w swoim zwyczaju, jak najszybciej wyciągnęli białą flagę, tak? No, wiecie, ja z tyle skojarzę to, że nasi piękni Francuzi, oni mają w swoim ukochanym zwyczaju, jak zawsze, jak najszybciej w te pędy, pyk, szybciutko, biała flaga, wiwi i już nie walczą, to wiem, to tak... Bo jak nam pomagają, tak, tak, pomożemy i chuj nie przyjdą. Chyba łyczek soczku, Timbark pomarańczka, 100%, sok 100%. Zobaczmy skład, u zagęszczonego sok pomarańczowy 100%, plus do tego jest dołożone na całą butelkę 100 gram cukru. Thanks, Deacon. Let's try to keep these transfers to a minimum, okay? Hey, come off it. That's entirely up to your initiate, my friend. I'm not the one leaving so many digital footprints around Paris. You might confuse them for tiny dog pats. Noted. We'll call you for the Parisi! Eh, je suis là, l'ami. Viens, te dis-je. Tu dois dire ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Serio, co tu gdzieś jest jeszcze inna Helix, co? A nie, to jest podróż do Wersalu. A nie, gdzieś jeszcze inna Helix, to powinno być nowe.
Nowy strój został odblokowany, no. Rada asesynów. Jakieś nowe szczeliny widzę? No chyba na razie nie. Chodźmy sobie w sumie zobaczyć nowy strój. Nie zobacz hajs. Zawsze to się respi ta babka w filmie zielonym. No, ta suknia jest bardzo podobna do sukni Avon, chociaż jej była tak bardziej obła, wiecie, tak bardziej miała podkreślone kształty. No, dobra. Do zrobienia, pa, te wszystko ostatnie szyfry zrobione. Pamiątki 36 na 80, posiadane kluby towarzyskie 2 na 7. To tylko to słabo. No, za 3 minuty to chwilę tu posiedzę i znowu mi tu przyjdzie hajs. I trochę szkoda Belika. No, będziemy na razie w jego stroju chodzić. Co? Replika szat, blika. Jakby to nie była replika, to bym się zdziwił. To jest asasyn bez kaptura, już zaczynając od tego. Mamy stój Edwarda i blika. Replika szat, blika. Tu jest odzienie Conora. Odzienie nosił niesławny pirat Edward Kenway. W ogóle, gdyby on wiedział, że z Kenwayami tak łączy wszystko, że w sumie uczeń jednego z Kenwayów zrobił mu ojca. I ten uczeń, tak, to był jego tata, to był jego syn. Tu mamy Ezio Auditore da Firenze, czyli takiego naprawdę starego asesyna, jeszcze starszego Altairka. I tu rozumiem, będą jeszcze cztery stroje jakieś innych. Taka smutna muzyka się odpaliła w tamtym pokoju. Nie no, ten strój jest akurat spokojny, jest taki nic dodać, nic ująć, jest dobry. Okej, okay, zdechłem. Ja tak tylko potrafię. Ja w tej grze ginę średnio 22 sekundy. Ej, nie, powiem tak. W Horizonie po 12 godzinach gry jeszcze nie zdechłem. Raz chyba byłem blisko, ale to tak na zasadzie jak ten guzik się odleczyłem po robocie. Jeszcze nie zdechłem. Miałem desynchronizację tam taką, że jakby misja niepowodzenia, ale w sumie, no nie, w sumie zdechłem, bo jakby wskoczyłem źle i po prostu, jeżeli, wiecie, gra tego nie przewidywała i zdechłem. A ja tak nie licząc skakania w walce jeszcze nie, ani razu nie podniosłem porażki. Co nie? I, a tu ginę po prostu regularnie. Dobra, to może już? 2 minuty. Dobra. 4 minuty to w sumie chodźmy do misji, co mi szkodzi. Fajnie by było, ej, tak naprawdę fajnie by było. W ogóle fajnie by było tego. Ruszyć fabułę. Zaczynamy misję. Już jest chyba sekwencja 8, co nie z 12. Siema. Potrzebuję wszystkiego. A i właśnie, czy ja tu gdzieś mam nowe granaty, coś? Bomby ogłuszające, o. Dobra, spoko. Ale dobrze, że w ogóle ten dopisać, że to jest replika z tej, bo to tak słabo było. A zabiliśmy kumpla i jeszcze go ukradliśmy mu ciuchy pośmiertnie. O właśnie, w ogóle jak z rangu jest twoje? Aktualna ranga na żołnierz. Brakuje mi trochę jeszcze punktów i będę miał kolejną rangę, a po żołnierzu co jest? Doświadczony żołnierz, elitarny żołnierz, najemnik, doświadczony najemnik, elitarny najemnik, wojownik, czempion, bla bla bla. Asasyn jest dopiero 25. Boże, jeszcze tyle tego jest. Królewskie korespondencje. Misja pierwsza sekwencji 8, tak jak podejrzewałem, że to nowa sekwencja. You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. More fetch and carry work, I imagine. Two master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar.
Count yourself lucky. This is the extent of your punishment. And Germain? Is none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Czy mamy czas do nocy, bo zaraz zabiją króla. No tak, Wersal. Wspomnieliśmy, on właśnie wspominał Wersal. A to jest dobre. Został zabity mistrz przez innego doświadczonego mistrza. My go musieliśmy pokonać i ma pretensje przez nas, że jeszcze my w ogóle jak śmiesz próbowaliśmy coś zrobić, bo to tamperuszki wina. Logika. No i teraz ten Mira był ten szef wcześniejszy, który zdechł. Korespondował z królem, króla zaraz obalą, armia szwajcarska za sekundę padnie, tak, i mamy czas tak w sumie do wieczora. Boże, my to przecież biegaliśmy, to było wcześniej tak pięknie. Dosłownie chwilę wcześniej tu biegaliśmy, to było tak pięknie. Dobra, spoko, ja cię zaraz zabiję. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Nie ma sensu, żebym przechodził przez ten budyneczek. O jest mój, ani główny, ani nawet i poboczny cel. Tylko spróbuj do mnie strzelić. No jak ty żeś to zauważył? To jest dobre pytanko. A czas się skończył. A w sumie to sobie przedłużymy pierwszy raz do dłuższego czasu. O. Ilu was? Nie wiem, słyszę jakąś tą muzykę jakby od punktu synchronizacji? Jakiegoś wejścia szukam. Coś tu powiedzcie, że muszę głównym wejściem wejść, co? Pierdolę się. Gdzie to jest jakieś wejście?
No biegnij, kurwa, Arno, to jest specjalny zjeb, no do... Arno! Boże, ja tego nienawidzę czasem asesynów. Nawet nie komentuję. A tu jest! Tu był typ, a ja tak zastanawiałem się, skąd on mnie namierza. Ale nawet w fajnym miejscu, bo tu jest zaraz wejście. Czekajcie, tu są drzwi. No dobra, wchodzimy do pałacu. Arno, czy ty biegniesz w miejscu? Spoko, nie wykryli mnie mocniej. Możesz muzyką ucichnąć. O, bogacze! To jak przeszokuję. Jak każdy ma popełnić dyszek, to jestem zadowolony. Nie, tylko jeden się taki trafi. Kukurydzy 25 to też nie jest niczego sobie wartość. Gdzieś na tym po... No, a poziom niżej muszę zejść, żeby tam wejść wyżej, znając życie. O, propos schodów. Teraz ten gobelin obchodzi. Znajdź, że to jest pod nami. Nie ma z tej strony, to wejście będzie z drugiej. Trochę te budynki są pogmatwane lekko. Tu też nie ma wejścia. Chyba lekki XD. Nie wiem jak tam wejść. O, fajny punkt do złapania. Nie. Arno, nie próbuj. Ja wiem, że ty jesteś często gęsto upośledzony. Dobra, od tej strony trzeba iść do niego. Czy teraz obróci, to ja się wkurwię. Zdechłaś. Nawet była animacja, był dźwięk. Ała. Back. Back. Stay away.
nie weszło za pierwszym. Musiałeś go zabić, on był takim fajnym kumplem. Certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister, though, if you don't mind my saying. Nie mam kaptura, ale to wiem, to w nastroju. Are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondence, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king, ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. Fajnie, że wiem, kim nie jesteś. Bo na partę, bo pod partę, Boże. Nie skojarzyłem po wyglądzie. You were saying, very nicely done, my friend. On chce znaleźć skarby i w ogóle Napoleon chyba zostanie tutaj królem. Find your prize. A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. Trzeba to spalić. May I suggest we leave? O, ja pierdol. What is that? Our way out. Cover me, would you? Czy ty zakręcisz korbką? Miałem go jeszcze ponad minutę bronić. Boż ty! Co pan broni, że podało ona przez taką chwilę? Ja sobie mogę równie dobrze tego tutaj trzymać, po prostu go blokować. I nawet nie przejdą, póki ten będzie żył. No i nawet lepiej. Fajnie w ogóle Arno tymi łapkami tak przewija. Tak obraca sobie ten nożyk, łapkę, coś tam w łapkach. Pośmiertnie jeszcze się darł. Has that effect on people? Friend of yours?
persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. To już mamy w ogóle, jak ty żeś tu wlazł. Well back there. I don't suppose you've ever considered military service. I'm not much for following orders. Dlatego jesteś bratwem, bo on się skarży. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. A to w ogóle jest też prawda, bo Napoleon w ogóle... Napoleon Bonaparte. Second lieutenant of artillery. On później król. No, Napoleon w ogóle tak ciekawostkowo mówili, że zawsze był niski. Nie, to był błąd przelicznika. On tak naprawdę był w normalnym wzrostu, około 1,70 m. Coś koło tego. A personal favor, if anyone asks, I was never here. Watch the whole thing from a furniture shop across the carousel. Face in the crowd, of course. Czy serio za zamkiem jest zamek z zamkiem? Boże, gdybym jeszcze nie miał tej umiejętności na tym poziomie, to wyobraźcie sobie, gdzie ja bym teraz bym tutaj schodził, otworzył skrzynkę. O Boże, fajna skrzynka, otwieramy tam kolejną skrzynkę na wyższym poziomie zamka. To była tragedia. Jest takie robienie dużej nadziei. No idź, bo podparte. Napoleon, bo podparte. Nie wiem, ci ludzie w kanałach siedzą. Jesteś zwariowani. No. What now? Just a moment. Czy... You may want to take cover. O ja pie... Ej, wystraszyłem się. Myślałem, że tu wrogowie wejdą. Everything alright, sir? Fine, corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. What about Rui? Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. On fajnie narysowali tego Napoleona, chociaż jakby wiecie, mi się kojarzy, że on wygląda inaczej. On jest najbardziej z tego jakiegoś tam mema, gdzie on tak, wiecie, nie może nic więcej zrobić. No molest me to liver, coś tam, don't tease you. Je me fan do laver, si filmem ton alum. Jakoś tak to szło. W ogóle to jest notatka, którą bym sobie od razu zebrał. I zabił zabójców, bandytów. Nie zdążyłem, żeby uratować jeszcze typa. Serio otrzymuję wzmocnione widmowe karwasze. Czy to jest to, czego ja tam chyba mi brakowało? Tak, czy nie? Wybrane wyposażenie. Wzmocnione karwasze drapieżnika i teraz dostałem... Wzmocnione widmowe karwasze. Dużo lepsze od tych, co teraz posiadam. Czy są aż tak dużo lepsze? Nie wiem, więcej niewidzialności, ale mniej walki wręcz. W sumie pod niewidzialność idę na razie, więc jakoś dobra. No niech będzie, no. Powinienem trochę uzbierać i sobie po prostu zmienić na coś takiego. Takie pomiędzy wszystkim. 20... Ej, starczy mi, 23 kafle.
Dobra, nie będzie mnie stać na zakup sprzętu w ogóle, to sobie odbiorę 5 kafli za chwilę z tego. A ładne karbasze sobie już kupuję. W ogóle jak to wygląda, jedna rzecz, zobaczmy jak wygląda nasza postać Arno tak ogólnie, dostosowanie postaci. Wyposażenie. Liczyłem na jakieś tutaj takie podsumowanie, o. O, poziom gracza 4. Dużo zdrowia, trochę na zestawie widziane, wykonujemy na dobrym poziomie, wielki Femberg i pistolety Arno. No okej, okay, jest. Naprawdę git. No i w kafeteatrze już 11 kafli jest. Dobra, mamy jeszcze w sumie 20 sekund, ale to był ten przedłużony czas, więc my to zakończymy. No byłoby na tyle. Ja byłem Richku, no i powiedzmy się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity na naszym kanale. Czy macie Państwo dalej? Chyba nie. Na razie zrobimy przerwę w kontynuowaniu fabuły i myślę, że tą strefę sobie zaczniemy oczyszczać. Więc co, tutaj mamy jedną skrzynkę, tutaj mamy trochę artefaktów, więc co, to byłoby na tyle. Ja byłem Richku, no i powiedzmy się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity. Pa, pa!